Dzień dobry, siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem VRC, a to jest Football Manager 2022. Dzisiaj porozmawiamy sobie o dodatku do Football Managera ze strony FM Scout, ja postaram się wam go podlinkować pod tym odcinkiem w opisie. Ten dodatek daje nam możliwość ściągania na początku gry za darmo zawodników, którzy są legendami piłki nożnej. Dodałem sobie kilkudziesięciu do listy życzeń, przesymulowałem 7 sezonów, żeby zobaczyć, jak to wszystko się dla nich potoczyło. Natomiast tych zawodników jest oczywiście więcej niż ci, którzy mam na tej liście życzeń. Ja wybrałem graczy, którzy mają CA, czyli Current Ability, obecne umiejętności na poziomie przynajmniej 160. Jest ich więcej, którzy mają poniżej 160, ale już nie ma czasu, żeby wszystkich tutaj pokazywać. Jest oczywiście dostępny facepack, jeżeli macie ochotę, możecie sobie go ściągnąć dla tego dodatku. Ja go nie ściągałem, bo tutaj nie jest mi to absolutnie potrzebne, chociaż miło by było na pewno zagrać taką karierę i sobie zmontować fajny skład na historycznych gwiazdach futbolu. Także słuchajcie, zaczynamy. Jeżeli wam się odcinek i sam kanał podoba, to zapraszam do subskrybowania. Będzie mi niezwykle miło, jeżeli to uczynicie. Będzie nam również jako społeczności miło, jeżeli dołączycie do naszych mediów społecznościowych, czyli Tawerna Piłkarskich Menadżerów na Facebooku i oczywiście serwer Discord. Wszystkie linki są pod każdym z odcinków. No to jedziemy, słuchajcie. Jedziemy od bramkarzy. Tak jak mówię, oni na początku wszyscy dostępni są za darmo, natomiast inni piłkarze, tacy jak Leo Messi, jak Ronaldo, jak Lewandowski, oni są normalnie w bazie danych Football Managera, więc nie ma tak, jak wychodzą czasami dodatki, że inne składy są po prostu usuwane. Nie, wszystko jest ok, dochodzą po prostu ci piłkarze, wielkie, wielkie gwiazdy, naprawdę na bardzo wysokich atrybutach. Zatem, słuchajcie, jeżeli chodzi o bramkarzy, to ja wam przeczytam tylko listę tych bramkarzy, których mam tutaj i kilka sobie karier sprawdzimy. Na przykład Jerzego Dudka, bo mamy tutaj dwóch Polaków właśnie w tym całym zestawieniu. Jest Jerzy Dudek i jest Zbigniew Boniek. Oprócz nich Igor Akinfieje, Wiktor Waldec, Peter Schmeichel, Sander Westerwelt, Harry Gregg, Petr Čech, Dino Cof, Lev Yashin, znakomity bramkarz rosyjski, Gordon Banks, David Seaman, Oliver Kahn, Edwin van der Sar, Gianluigi Buffon, Francesco Toldo, Claudio Taffarel, Bruce Goberal, Iker Casillas, mamy Petera Shiltona i Sepa Majera. No zobaczmy sobie kilka karier, kilka profili, nie wszystkie, bo nam czasu by tutaj brakło, ale Jerzy Dudek, zobaczcie, 52 spotkania dla reprezentacji Polski w ciągu tych 7 sezonów. Jest cały czas zawodnikiem Szachtara, który go jako pierwszy przygarnął, ale nie jest zawodnikiem podstawowym, zobaczcie. W tych ostatnich sezonach ja sam jestem ciekaw, kto tutaj broni. A, bo tu zobaczcie, mają Shea Givena, Irlandczyka, który ma 28 lat i dlatego tutaj jest też Jens Lehmann, 26-letni dopiero. No ma Szachtar ciekawych tutaj naprawdę bramkarzy i mają nawet, słuchajcie, Robiego Kina w składzie. Pozyskali tego zawodnika, bo ten zawodnik również jest tutaj dostępny. No więc Jerzy Dudek wskoczył w paszczę lwa. No z takimi bramkarzami ciężko mu będzie rywalizować. Patrzę sobie dalej, słuchajcie. Wiktor Waldes na przykład jest w Borussii Dortmund. I w tej Borussii Dortmund od wielu, wielu lat jest zawodnikiem podstawowym. Dalej mamy Petra Čecha na przykład, który jest w tym momencie w Paris Saint-Germain. 58 spotkań dla reprezentacji Czech. Był w Napoli. No i tu widzimy transfer za 62 miliony euro do Paryża. Lev Yashin, o, Lev Yashin, jego sobie sprawdzimy, to jest oczywiście reprezentant Rosji, zaczynał w Rennes, a potem wolny transfer do Leicester. No, to też ciekawa sytuacja. Oliver Kahn, ale mnie on nie interesuje, interesuje mnie Edwin van der Sar. Edwin van der Sar jest w Paris Saint-Germain, a oni ściągają teraz kolejnego bramkarza. Gianluigi Buffon, no tutaj zrestartowana kariera tego zawodnika. Zaczynał w PAOK-u, zobaczcie, PAOK go na początku zawinął na wolnym transferze, a teraz w Manchesterze United jest już bramkarzem podstawowym. Francesco Toldo, Taffarel, to nie może Iker Casillas. Gdzie jest Iker Casillas? W Arsenalu. Klub Ameryka, to był jego pierwszy transfer do Meksyku, słuchajcie. No i potem Arsenal, 27 milionów euro. No, ciekawie się te kariery układają. Natomiast Peter Shilton jest u siebie. Jest w Anglii, jest w West Hamie, zaczynał w Tottenhamie, potem Wolfsburg i teraz West Ham. No więc taki wędrowniczek, ale też bardzo dobre kluby. Okej, lecimy sobie dalej. Dalej mamy zawodników trzech, którzy są bardzo wszechstronni, jeżeli chodzi o obrońców, czyli mamy, słuchajcie, Ruda Krola, grającego w Interu, mamy Paolo Maldiniego, znamy, jest w Bayernie Monachium i w tym Bayernie Monachium też rozpoczynał tą karierę. No i mamy tutaj Franka Rijkaarda, bardziej defensywnego pomocnika chyba, no ale grającego w PSG.
i w tym PSG też rozpoczynającego. Nieźle to wygląda, a teraz już tacy nominalni środkowi obrońcy, czyści powiedzmy. Nemanja Vidic, Jose Santamaria, Gareth Southgate, obecny szkoleniowiec reprezentacji Anglii, gra Wolverhampton. No nieźle. Patrzymy dalej. Bobby Moore, Daniel Passarella, Japstam, a jest w Manchesterze United, czyli tam, gdzie był Gladbach i teraz właśnie transfer do Czerwonych Diabłów za 66 milionów euro. Patrzymy dalej. Ricardo Carvalho, Carles Puyol. Puyol jest w Romie. Dlaczego nie w Barcelonie? Był w Lyonie, a teraz wolny transfer do Rzymu. Rio Ferdinand, Alessandro Nesta, Jan Ponpular, to jest chyba tak, Słowak, mamy Ciro Ferrare, Johna Terry'ego, który jest w Chelsea, no tam gdzie musi być, tam jest, Sol Campbell, no i już zawodnicy mogący grać również na pozycji defensywnego pomocnika, czyli chociażby Franz Beckenbauer, reprezentant Niemiec w Hercie Berlin jest, no to też u siebie, Franco Baresi, Ronald Koeman, Paris Saint-Germain, podobnie zresztą jak Franco Baresi, no to są wszystko zawodnicy podstawowi, ale nie ma się co dziwić. I ostatnim zawodnikiem jest Ledley King. A teraz patrzymy sobie prawych, wahadłowych prawych obrońców. Jest Carlos Alberto, Jimmy Armfield, Dani Alves. Dani Alves, Bayern, Monachium, wcześniej Reims. No i tu 39 milionów euro. Za tyle pieniędzy został sprzedany. Gianma Santos, Giuseppe Bergomi, Cafu, Cafu. Dlaczego nie Roma? Dlaczego Real Madryt? Z Nicei na wolnym transferze do Madrytu, do Królewskich. Javier Zanetti, Tommy Gremmel, Gianluca Zambrotta, Emlyn Hughes, Giacinto Facchetti. To są już lewi wahadłowi. Bichente Lizarazu, Ashley Cole, Aston Villa. Urodzony w Londynie obrońca od początku samego w Aston Villi. Patrzymy sobie dalej, Nilton Santos, Roberto Carlos, Atletico Madryt, nie Real wybrał, a wybrał Atletico z Lille, 52 miliony euro transfer. Patrzę sobie dalej, Andreas Breme, Patrice Evra, no i tutaj już defensywni pomocnicy, już wam mówię o tych zawodnikach. Emmanuel Petit, Edgar Davids, Graham Souness, Didier Deschamps, Gennaro Gattuso, Roma, no proszę bardzo, Alan Ball, Falcon, Clarence Seedorf, Milan, czyli wszystko się układa zgodnie z historią. Może nie wszystko, ale część na pewno. Gary Speed, Nobby Steels, mamy tu również André Pirlo, który w tym momencie jest w Milanie. No to są ich ulubione kluby i pewnie tak też mają wpisane w swojej osobowości. Dennis Wise, mamy Lothara Mateusa w Paris Saint-Germain, Xabi Alonso, Paulins, Marco Tardelli, Michel Ballack, Claude Makalele, Scott Parker, Patrice Vieira, Roy Keane i Paul Scholes, Manchester United. No inaczej być chyba nie mogło. No i dalej zawodnicy już bardzo, bardzo wszechstronni, mogący grać na wielu, wielu pozycjach. Kilku z nich na pewno sobie sprawdzimy. Mamy Glenna Hodla, mamy Gersona, mamy Stevena Gerrarda, który jest w Liverpoolu. No nieprawdopodobne. Brighton, Newcastle i teraz Liverpool. Mamy Franka Lamparda, który gra dla Aston Villa. No, brawo, brawo. Yaya Touré, Johan Neeskens, Xavi, Xavi w Juventusie, wielki powrót niesamowitego środkowego kreatora gry. Rivaldo, Rivaldo jest, słuchajcie, w Atalancie. Jak będzie facepack dla was, jak sobie ściągniecie facepack, no to oczywiście to będzie wyglądało zupełnie inaczej, klimatyczniej. Ronaldinho w Realu Madryt. O, panie Ronaldinho, to jest nie ta droga. Było Lille, czyli Francja, tak jak kiedyś był w PSG, potem Barcelona, tak teraz Lille i Real Madryt, Francisco Gento, Robert Pire, David Ginola na liście transferowej wystawiony przez Real Madryt. No, niesamowite bogactwo Realu, skoro takiego zawodnika oddają. Wesley Sneijder, Ajax, no, też tutaj blisko historii. Samuel Eto'o, Lyon, no proszę bardzo, Kameruńczyk jest w Lyonie. Okej, Juan Roman Riquelme, ach, gwiazda Championship Managera, Mark Hughes, Johan Cruyff, zobaczcie, Paris Saint-Germain, Johan Cruyff, wielki, wielki rozgrywający skrzydłowy. Christo Stoichkov, jeden z moich ulubionych piłkarzy z dzieciństwa, Empoli, a potem Bayer Leverkusen, też niesamowita historia. Paul Gascoigne, patrzcie, Chelsea, Paul Gascoigne jest w Chelsea, no nieźle to wygląda, nieźle to wygląda, lecimy dalej. Mamy Zinedina Zidana, mamy Alfredo Di Stefano, Jarzinho, Julinho, Stanley Matthew, Tom Finney, Garincha, George Best, Mark Overmars. Jaka szybkość? Szybkość 17-18, przyspieszenie? Ja bym tutaj 20 widział. 20 i 20. Milan, a potem Manchester City.
Dalej lecimy. Joe Cole, Diego Maradona, słuchajcie, w Juventusie. Diego Maradona jest w Juventusie. Nieprawdopodobne rzeczy się tu dzieją. I Zbigniew Boniek. I Zbigniew Boniek, który gra dla Tottenhamu. 55 spotkań dla reprezentacji Polski, 12 bramek. Rozpoczynał w Montpellier, a teraz jest w Anglii. Niespecjalnie te jego statystyki wyglądają dobrze, ale okej. Luis Figo, George Hagi, kolejny z moich ulubionych zawodników z dzieciństwa. Rudhuli, David Beckham w Manchesterze United. Zainteresowanie Realu Madryt, no więc też wszystko się tutaj by zgadzało właściwie, no czasami się uda tak jak było. Zico, Rui Costa, Sokrates, Nils Lidholm, Michel Platini, Tottenham, David Platt, Kaka, Bobby Charlton, Michael Laudrup, to jest Duńczyk oczywiście, Thierry Henry, Juventus, o też blisko, blisko, wcześniej Saint-Étienne. Eric Cantona, Alain Gislain, Gianfranco Zola, Dennis Bergkamp, Bayern Monachium, Marco Van Basten, Pele, Pele jest w Interze, Pele jest w Interze i od początku jest w Interze i dla Interu strzela, chociaż z roku na rok coraz mniej. Mamy Iana Wrighta, mamy Alana Shearera, on to Newcastle powinno być, albo Blackburn, Filippo Inzaghi, Gary Lineker, Romario Manchester City, Romario Manchester City, wcześniej Tottenham, a jeszcze wcześniej zaczynał we Flamengo. Andriy Szewczenko, Milan. No też, tak jak było, tak jest. Czy wcześniej Kijów? Nie. Milan. Od początku Milan i wielki, wielki strzelec. Mamy Mario Kempesa, Bebeto, Klinsmana, Gabriel Batistuta, Ian Rush, David Villa, Gerd Müller, Paolo Di Canio, Patrick Kluivert. Też uwielbiam, uwielbiam tego napastnika. Co dalej, słuchajcie, Paolo Rossi, Ferenc Puszkasz i mój ulubiony, bo tam było kilku mniej ulubionych, bardziej ulubionych, ulubionych, a to jest mój najulubieńszy, najulubieńszy z dzieciństwa piłkarz, czyli Michael Owen. Michael Owen jest w Norwich, w tym momencie był w Tottenhamie. Dalej, Dennis Law, Didier Drogba, który gra w Milanie, Jimmy Grace, Robin Van Persie, Ruud van Nistelrooy, Terry Sheringham, Roberto Baggio, Kevin Keegan, Wayne Rooney, Walter Pandiani, Henrik Larsson w Atalancie, Geoff Hurst, Carlos Tevez w West Hamie, Jari Litmanen, Dimitar Berbatov, a Tevez, jak sobie radzi Tevez? Tevez sobie radzi, o, tak średnio. No ale tu jest taka konkurencja. Jari Litmanen, wielki Fin, w sensie wielki piłkarz. Dimitar Berbatov, Ronaldo, o Ronaldo, ten prawdziwy brazylijski Ronaldo. W Liverpoolu, wcześniej Monaco, 106 milionów euro. Kenny Dalglish, Eusebio, Roy McKay, Robbie Fowler, Stan Collymore, George Weah i oczywiście Rudy Feller. I teraz zobaczmy sobie, jak świat wygląda z tymi zawodnikami, bo to też może być sprawa niezwykle ciekawa. W ogóle jak wygląda reprezentacja Polski? Czy tu są inne jeszcze gwiazdy oprócz tych? Chyba nie, chyba tutaj nie ma. Chyba nie ma. Nawet Dudka nie ma w reprezentacji. Nawet nie ma. Pele van Amersfoort. Reprezentantem Polski. Nie ma też niestety Thiago Alves. Nie ma też niestety Bońka powołanego. Nie wiem czemu. Tak uznał selekcjoner. Natomiast już patrzymy sobie świat. Tak, jak wygląda świat. Przede wszystkim transfery. Jakie tu były rekordowe sumy za tych zawodników właśnie w kontekście poszczególnych sezonów. Tu 129. Ryan Giggs, zobaczcie. Ryan Giggs do Newcastle z ekipy Wolverhampton. Rok wcześniej rekordowym transferem był Gary McAllister. Wcześniej jeszcze, patrzcie, Zinedine Zidane. Atletico Madryt, Bayern Monachium. 212 milionów euro. Mamy tutaj 118 Ardiles. Mamy Jimmy Graves, 117. Mamy João Félix. To już jest zawodnik, który istnieje teraz. Martinez. No nie ma tutaj wysokich transferów na początku. Dalej były, no ale też niespecjalnie jakieś duże. Co mnie jeszcze interesuje? Nagrody, zdobywcy nagród, słuchajcie, złota piłka, do kogo ona wędrowała? Kylian Mbappé, Kai Havertz, Pedri i Robert Lewandowski z Realu Madryt. 39 lat, w tym momencie już to jest, słuchajcie, menadżer. Czyli nie zdobywali ci nowi zawodnicy złotej piłki, bo robił to Kylian Mbappé. No niesamowita sprawa, dziwne, ale okej, niech tak będzie. Zerknijmy sobie na zwycięzców Ligi Mistrzów. To jest Newcastle między innymi, Bayern Monachium, Manchester City, Real Madrid, Liverpool i Chelsea. A jakież to Newcastle ma skład, że oni tutaj, zobaczcie, Nesta, Tafarel, Banks, El
Benjamin Hooks, Riquelme, Figo i Ruud Gullit, z tych takich zawodników. Jest też Jesper Gronkiel. Gronkiel, reprezentant Danii. Jest Hernan Crespo, 27 lat ma dopiero ten zawodnik. No więc jest paru tych. Jest Javier Mascherano. Jest Dan Petrescu. Ja ich na liście swojej nie mam, ale oni też są tutaj, słuchajcie. No to jest tutaj Sylvain Destin, środkowy obrońca francuski. Masa tych historycznych zawodników. Naprawdę baza danych jest nimi przepełniona. I jeszcze sobie zobaczmy Mistrzostwa Świata. Nigeria! Ale w ogóle mnie to nie dziwi, bo Nigeria jest napakowana gwiazdami, bo przecież oni mieli Yakubu, bo przecież oni mieli Nwankwo Kanu, byłego zawodnika Ajaxu, tutaj jest dla Borussia Dortmundu gra. JJ Okocha, technika 16, dribbling 15, matko boska, to powinno być na 20 wszystko. Gra dla Bayeru, Leverkusen, ten magik z przeszłości. Celestine Babayaro, Wilfred Ndidi, to jest zawodnik, który oczywiście gra teraz, ale tutaj, no Nigeria, mistrzami świata, Nigerii się to udało, wcześniej Niemcy też oczywiście napompowane gwiazdami, Beckenbauer, Bremer, Mateusz, Balak, Feller, Klinsmann, Gerd Müller, tutaj do tego dochodzą ci młodzi zawodnicy, których znamy, ale jest też Effenberg, jest Christian Ziege, Philipp Lahm, młodziutki, no więc jest trochę, Harald Schumacher, a wielki bramkarz z przeszłości, no tutaj masa tych zawodników, naprawdę masa zawodników, jak chcecie sobie stworzyć jakieś alternatywne kariery i stworzyć swoją już nawet nie jedenastkę, bo tu można nawet 3 jedenastki pewnie na wolnym transferze zrobić, no to pobierajcie dodatek, grajcie i piszcie w komentarzach, jak tam wam to wszystko wygląda, kogo ściągnęliście, kto gra dla waszych zespołów i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie jeszcze zobaczę Barcelonę, pozwolicie tak na szybciutko, jak tu wygląda skład. Gerson tylko jest z takich zawodników. Paweł Nedved, wow, Czechy, ale niespecjalnie tu Barcelona. No jest Solskjaer, napastnik, jest Luis Alberto, jest Michel Silvestre, Frankie de Jong, ale to są już zawodnicy, ale jest Nikola Milenkovic i Fabio Cannavaro. Andrii Lunin, bramkarz, i Mark Ter Stegen wciąż tutaj broni. No Barcelona tak niespecjalnie idzie w te transfery tych zawodników, ale Barcelona też ma swoje problemy oczywiście finansowe. Dobrze, tak to słuchajcie wygląda, tak jak mówię, postaram się to podlinkować, a jak nie podlinkuję, to strona FM Scout, zakładka dla Football Managera 2022 i tam macie chyba w zakładce ligi albo scenariusze właśnie tych Free Legends, Free Transfer Legends, więc bawcie się dobrze, ja was serdecznie pozdrawiam, życząc miłego dnia, trzymajcie się, cześć!